O co cię pytałem? Wchodzisz na plan. I jest Robert Więckiewicz. No już legenda, wybitny aktor. Jest Czarek Pazura, czyli nie wiem, czy wiesz, ale Czarka postać jest mną inspirowana. Czy ja wiem? No chyba ja wiem lepiej. I jest Robert Więckiewicz, jest Frycz, jest Pazura. Kogo konfrontacji z kim bałeś się najbardziej? Przecież ty byłeś żuczkiem. Wiesz co, ja wszystkich poznałem na próbach aktorskich. No, no. Więc miałem czas, żeby się z nimi oswoić. Oczywiście przed pierwszymi spotkaniami zawsze była tam delikatna trema, bo ludzie, których kojarzę z ekranu, z jakiejś super produkcji od dawna, nagle stają się moimi kolegami z pracy. No. No, ale okazało się, że to są tak przesympatyczni ludzie i dają mi tyle wsparcia, że jakby... trema szybko mijała. Aha. I potem na planie była normalna jakby relacja. Robiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Jeżeli ja miałem z czymś problem gdzieś tam, to często słyszałem jakąś radę taką, wiesz, delikatnie, jak mogę sobie z tym poradzić i tyle. No. No dobrze, bo my tak rozmawiamy o serialu, który naszym zdaniem, zdaniem Kamila, widzieli wszyscy. Jeśli nie widzieli, to u nas fragment. Naprawdę warto, ślepnąc od świateł, zobaczcie, jak to się je. Nie piję. Nie rozumiem. Prowadzę. To rozumiem. No ja też prowadzę. W rankingach. Ahahaha! 15:30. Świątecznie. Słuchaj, Kubuś. Mi promocje uwaczają. Najbardziej nieprzystojne ze wszystkiego jest semickie podejście do pieniędzy. Kapitał nie rośnie w skarpecie. Ludziom to wmówiono. A wiem, że się ze mną zgadzasz. Bo rozumiesz, o co chodzi w forsie. A niewielu rozumie. No to dwie dychy. Nie kłócę się z klientami. Brawo!